Hello, hello. Ten straszny dźwięk, który możecie słyszeć, to woda, która się gotuje i pralka, która wibruje, wiruje. Generalnie tańczy po łazience, nie? Cześć kochani, witam w nowym tygodniu. Nie, tak nie mogę wyglądać, bo nie mogę na siebie patrzeć. Zwłaszcza jak nie mam okularów. Witajcie w nowym tygodniu, moi mili. Pogoda jest piękna, a jeżeli chodzi o terapię, to no zaczyna się z przytupem. Pod łzy i krew po prostu. I no jestem w takiej trochę kropce, bo na chwilę obecną bardzo nie chcę tam być. Ale wiem, że muszę tam być, ale muszę walczyć z tym, że bardzo nie chcę tam być. Chciałam wam pokazać, co znalazłam w Tigerze za 10 zł. Jak sobie przypominam, że znalazłam to na AliExpress za 30 zł plus 30 zł koszty wysyłki, to chce mi się płakać. Wait a minute. Jeżeli sobie pomyślę, że znalazłam to tam w takiej cenie, to jest mi strasznie przykro. Otóż piętrowe pudełko na taśmy washi, zadyszkę, 3 piętra, 3-9 przegródek, dosyć sporych, takich no po 7 cm. Więc jestem bardzo szczęśliwa, zrobię porządek na mojej półce i będę mogła na nią wstawić mój kubek z kredkami. Jakkolwiek dziecinnie to nie brzmi, tak, bo moje kredki mają oddzielny kubek, więc będę mogła tam wstawić kubek z kredkami i wiele innych rzeczy, które będą wyglądały trochę bardziej estetycznie niż stos taśm właśnie rzuconych tam po prostu w smutnej poniewierce życia codziennego. Ja jestem głodna jak wilk, a dzisiaj w domu jest tylko zupka chińska. Sorry, not sorry. Hej, nie jestem pewna, ale chyba widzimy się z tej samej perspektywy, co w pierwszym klipie. Tak mi się wydaje, że to jest dokładnie ta sama perspektywa. Słońce powoli sobie zachodzi. O, jakie ładne chmury. Nieważne. Słońce powoli sobie zachodzi. Ja dzisiaj po terapii byłam tak załadowana emocjonalnie, byłam tak zła, tak poirytowana, tak bezsilna i tak po prostu kurwiona, że po prostu przyszłam do domu i od razu położyłam się spać. Teraz dopiero zaczynam dochodzić do siebie i mam nadzieję, że coś osiągnę dzisiaj, że nie będzie to dzień taki totalnie zmarnowany. Przyszłam tu do was pokazać wam, jak zagospodarowałam pudełko, które wam chyba pokazałam. Boże, ja na pewno wam je pokazałam, albo mówiłam o nim. Jakoś tak było. Pudełko z Tigera za dyszkę, które użyłam jako skrzyneczka na taśmę washi i chcę wam pokazać, jak wygląda załadowane. I uważam, że to jest najbardziej satysfakcjonująca rzecz, jaką mam w domu. Po prostu perfection. Oczywiście troszkę w niektórych miejscach odstaje, bo nie wszystkie się mieszczą idealnie, ale najważniejsze jest to, że udało mi się zamknąć 3 części. Mogę swobodnie nosić ją za tu za uchwyt i mogę ją sobie gdzieś postawić i trzyma się to wszystko kupy. I naprawdę, serio, jak tak na to patrzę, to jest takie satysfakcjonujące mieć to wszystko poukładane. Co prawda nie są one ułożone, są raczej ułożone rozmiarami, nie są ułożone w zależności od tego, których używam najczęściej. No niestety tak się nie da, ale mimo wszystko starałam się i mimo wszystko wiem mniej więcej, jak to tam się trzyma ułożone. Dobra, moi mili. Idę robić rzeczy. Hej, dzień dobry w czwartek. Właśnie wróciłam do domu, zrobiłam sobie pyszne śniadanko. Teraz nie piję kawy, bo jest zdecydowanie za ciepło na kawę. Mam odwyk trochę od Minecrafta, nie grałam przez kilka dni i czuję się jak po prostu na głodzie, nie? Takie, gdzie jest moja dawka relaksu, gdzie jest moja dawka relaksu? Co chciałam powiedzieć? Jest piękna pogoda, ja nie mam żadnych, absolutnie żadnych planów na weekend, więc podejrzewam, że
spędzę je tak jak zwykle. Aczkolwiek 6 września jadę do Warszawy i to już jest pierwszy raz od dłuższego czasu i strasznie się jaram, bo bardzo lubię to miasto, bardzo lubię chodzić tam na zdjęcia, bardzo lubię pić tam kawę i jest tam wiele wspaniałych miejsc. Nawet jeżeli przytłacza was wielkomiejski, tak jakby motłoch, to jeżeli się pozna troszkę to miasto, to można znaleźć super hiper perełki pod każdym względem. Tu nie będzie porządku, to po prostu tak nie działa, tutaj nie ma porządku. No, tyle z mojej strony. W ogóle jestem trochę w takim, taką trochę blokadę twórczą, bo od jakiegoś czasu, znaczy już prawie w tym tygodniu nie było żadnego filmu na głównym kanale. Głównie dlatego, że jestem strasznie zmęczona psychicznie i nawet nie chce mi się myśleć, co bym mogła nagrać. To jest strasznie dziwne uczucie, nie cierpię takiego uczucia. Mam nadzieję, że z końcem miesiąca to się wszystko odmieni i no. I będzie zupełnie, będę znowu zmotywowana. Też w związku z Warszawą mam super, hiper fajny pomysł. Tak kosiarka, piła czy cokolwiek. Mamy super fajny pomysł na film na główny kanał. A propos zbliżającej się jesieni, jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że wam się spodoba, jak się już pojawi. Ale to prawdopodobnie właśnie po 6 września. Dobra, idę. Idę, bo to jedzenie na mnie patrzy, po prostu te płatki na mnie patrzą i mówią do mnie. Tak swoją drogą, jakiś czas temu mój tata pytał się mnie, kto to jest na tym zdjęciu. No to tłumaczę mu kulturalnie, że to Sylwia Plath i jej mąż. A mój tata pyta, co oni takiego osiągnęli, a stwierdziłam, że no ona wsadziła głowę do piekarnika. I było widać to niezrozumienie, nie? Znaczy, no... Nie przedstawiłam jej w zbyt dobrym świetle, mimo faktu, że to moja ulubiona pisarka. Hej moi drodzy, mamy piąteczek i bardzo ważne zadanie do zrobienia. Otóż chcę wyciąć stronę z czarnego papieru, żeby wkleić ją do Traveler's Notebooka i powiem wam, że to jest moja nemezis. Cięcie papieru prosto to moja nemezis. Więc znajdźmy jakiś kawałek papieru, który mógłby mi się tutaj przydać. Okej, myślę, że weźmiemy sobie jedną ze stron. Ja tu mam bardzo dużo różnych skrawków, które naprawdę czasami się przydają. Mam naprawdę mnóstwo papieru, więc to nawet nie jest dziwne. Nikogo to nie dziwi, bo non stop coś robię, do czegoś go używam. Nie stop klejowi. Dobra. Mam tutaj wzór i będzie to idealnie tutaj. No dobra, potem zaokrąglę kart, nie zaokrąglę stron, bo wkłady nie mają zaokrąglonych brzegów, to nie będziemy tego robić. Ale zobaczymy, czy uda mi się to przeciąć. Na razie sobie zaznaczę ołówkiem, powinien być taki srebrny. Ups. Dobra, mam nadzieję, że to widać. Ach, oczywiście, że widać. Zobaczymy. No, zobaczymy. Jestem ciekawa. W takich momentach cieszę się, że mam moją gilotynkę. Chyba troszeczkę ten, co wideo jest, ten klip jest prześwietlony. Oh my god, plus no. Dobra. Lepiej. No, jestem ciekawa. Zaraz się okaże. Szklanka mi przeszkadza. Nie, w tą stronę. Jezus, jak to zrobić? Dobra, ja wiem. Odetnę ten kawałek na razie, bo nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Co tu się stało? Go away. Teraz będzie łatwiej. Mniej papieru. Boże, Boże, Bożenko. Okej. No, wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Sprawdźmy,
Weźmy dziennik i sprawdźmy, czy to będzie pasowało, ale się... No jestem w szoku. Jestem w szoku, to wejdzie. Jestem w szoku, Boże drogi. Witam Was w piątek, tak swoją drogą. Jestem najbardziej niewyjściową osobą na świecie, dlatego widzicie tylko moje ręce. Moje ręce zawsze najwyjściowsze. Nie chcę robić nic. Jutro są urodziny Gosi, więc będzie Ladies Night. Nie mogę się już doczekać, zobaczę dziewczyny, zwłaszcza po miesiącu bycia poza pracą. Nic dzisiaj nie robię. Słucham pociągów. Oglądałam przed chwilą nowy vlog Franerd i nie mogę się doczekać, aż otworzy z powrotem swój sklepik, bo bardzo, bardzo chcę naklejki. Może nie planer, dlatego że wolę robić sama, jak wiecie, ale na pewno naklejki, dużo naklejek. No, tyle. Zajadam suszone banany. Suszone banany swojego czasu były moją ulubioną przekąską i pamiętam, jak kupiłam kiedyś 5-kilowy worek i miałam go chyba milion lat, ale wiedziałam, że nawet jak się obudzę w środku nocy i będę miała chcicę na suszone banany, to one tam będą. Tak, dawne, dawne czasy. Dobra, teraz jedynym moim zadaniem jest wkleić to tutaj. Jestem naprawdę zadowolona z tego, jak to wyszło. No prawie, almost. O, tak lepiej. Tak lepiej. Siedzimy w aucie. Znaczy ja dokładnie siedzę w aucie. Zabieramy się na miasto oprowadzić trochę wujka z ciocią, którzy przyjechali do nas z Podhala. Zabrałam się tylko dlatego, że jeżeli będę siedziała dzisiaj w domu, to się po prostu zapłaczę w poduszkę bez wyraźnego powodu. Dlatego wzięłam aparaty i stwierdziłam, że jadę z nimi. Pewnie za chwilę zobaczycie kilka klipów z naszego spaceru.